W ostatnim roku dałem PJ U24, a tej ligi nie było po prostu. I tak samo gdzieś wszedłem pod koniec sezonu dopiero, jednak są totalnie inne zawody i człowiek musi się jakby nauczyć tego, jak to wszystko wygląda. To, co się zmieniło u ciebie, to też taki duży luz. Widać, tak, to, tak. Jest... No wiadomo, zaufanie też, jakby się bardzo cieszę i jestem wdzięczny bardzo trenerowi, że postawił tylko na mnie. Wiem, że nawet gdyby mi nie wyszło danego dnia, to zawsze mam następny do poprawy, a nie jeżdżę tak jakby z nożem na gardle, że muszę się pokazać, bo poza mecz mogę już nie pojechać. Były emocje, ale inne ze względu na to, że były upadki. To nie są dobre emocje, no ale taki ten jest sport. Wszystkie te mecze z Leszczem są, jeżeli chodzi o bardzo emocjonujące i bardzo tutaj widowiskowe, ale też zawodnicy walczą o każdy punkt, jak było widać. Na plus na pewno do momentu wypadku Skyfarter, który po Toruniu kolejne bardzo ważne punkty przywozi. Oczywiście trójka Thompson, Woźniak, Waculi. No i dzisiaj dokłada swoje ważne punkty Kuba Miśkowiak, których tych punktów ostatnio troszeczkę brakowało. Tak, dokładam ważne punkty, ktoś się może dziwić, po co ja go trzymam i tak dalej, po WP, to ja patrzę w przyszłość, jeżeli ktoś mówi, ja mam taką, ten mecz już widziałem, że będzie wygrany, jakim rezultatem trudno było przewidzieć, ale się chylił ku zwycięstwu, no trzeba patrzeć, żeby dać szansę, po to, tego zawodnika kontraktowaliśmy z dużym potencjałem, żeby no, ten potencjał uwolnić, no. A dzisiaj to był dość specyficzny, czy było umieć wygrać start, ale też rozegrać pierwszy łuk. Dużo było możliwości jazdy pod bandą. No i to właśnie kolejna nauka, kolejna rebus do rozwiązania, który to różnie też wychodził nam. Pytałem Kubę Stojanowskiego tutaj po zawodach, skąd ta zwyżka formy. On powiedział, że ważne jest dla niego to, że ten stawia na niego. Nie boję się stawiać i że ma pewien luz, że zawsze wie, czy czasami zdarzy się gorszy bieg, ale zawsze może iść na to, że ten będzie na niego stawiał, więc widzę, że dla tych zawodników jest to ważne. Ta pewność, że może jechać i jeden bieg nie przekreśla jakby całego meczu. Tak, no, patrząc na naszych młodzieżowców, zwłaszcza na naszym torze, nie tylko, chociaż w Toruniu też pojechali znakomicie, przywieźli ważne punkty, dające nam zwycięstwo. No akurat potoczyło się inaczej, że po upadku raczej trudno było puszczać Oskara Pfeiffera, być może też Pfeiffer Palucha, być może też by pojechał, taki też był plan, żeby tych zawodników wykorzystywać, no bo ich punkty nie tylko w biegu juniorskim, ale także z innymi, z przeciwnikami, zwłaszcza z seniorami, są bezcenne.